Panie prezesie, serdeczne dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast, proszę państwa, zauważyliście, pociągnę temat. Mianowicie, za chwilę nie będzie pracowników przygotowanych do pracy w waszych zakładach. Mówię o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Nie będzie inżynierii przetwórstwa żywności. Stąd prośba, naprawdę prośba, wielka prośba. Ta broszura, którą tutaj przygotowaliśmy, jest dla nas szczególnie ważna. Okładka to kierunek inżynieria przetwórstwa żywności. Spróbujcie państwo we własnych zakładach, rodzinach, poznajomych mówić, że jest taki kierunek i że warto to studiować. Była kiedyś inżynieria chemiczna i procesowa, teraz jest inżynieria przetwórstwa żywności. Nie mamy chętnych. Za chwilę będzie problem. Wszyscy nasi absolwenci twierdzą, że jest to naprawdę bardzo dobry kierunek. Wszyscy ci, którzy ich zatrudniają, również twierdzą, że są dobrze przygotowani. Razem walczmy o ten kierunek. Proszę państwa, w tej samej broszurze, ja już o tym mówiłem, ale tak mnie tutaj pan prezes natchnął, że jeszcze dwa słowa. Jest taka propozycja współpracy. Oczywiście to są hasła. Badania produktów spożywczych, oczywiście w skali laboratoryjnej, a dysponujemy naprawdę dobrą aparaturą na dzisiaj, a za chwilę będziemy mieli, za chwilę, jeszcze w lutym tego roku będziemy mieli kolejne poważny zastrzyk dobrej aparatury. A więc badania produktów spożywczych, projektowanie nowych wyrobów, to co robimy na co dzień, projektujemy. Ale projektujemy dla siebie. Dlaczego mamy projektować dla siebie, skoro możemy robić to razem we współpracy i może ktoś zdecyduje się na produkcję takiego wyrobu. Dobór parametrów procesowych. Oczywiście temperatura, ciśnienie, prawda, i tak dalej, nie będę mówił. Wreszcie doradztwo i szkolenia. Myślimy o tym, żeby może jakieś kursy, może jakieś studia podyplomowe, to w najbliższym czasie. Proszę państwa, no nadszedł ten moment, kiedy muszę wziąć kartki, żeby podsumować nasze seminarium, bo jest to no, już ten ostatni moment. Jesteśmy po ostatnim referacie. Chciałbym państwu serdecznie podziękować, że tak licznie przyjechaliście w tym roku. Serdeczne podziękowania kieruję w tym momencie do osób, które przyjechały z zakładów mleczarskich. Wydaje nam się, że no chyba pobiliście rekord po prostu. Do tej pory tak wielu osób nie było. Postaram się przedstawić taką informację w skrócie, jak to wyglądało. A więc z zakładów mleczarskich przyjechało 150 osób. Z firm współorganizatorów mieliśmy 156 osób. Z prasy 11 osób. Z gości UWM, naszych gości 10 osób. Łącznie 327 osób wzięło udział w seminarium. Oczywiście były lata, kiedy było państwa więcej, czy nas więcej, prawda? Był taki rok, pamiętam, kiedy było chyba 415 nawet. No ale to wszystko wygląda, wydaje mi się, bardzo dobrze. Od strony tej takiej, no znowu dalej statystyka. Mianowicie 33 referaty. 33 referaty, czyli łącznie 660 minut, a 660 minut to 11 godzin. 11 godzin referatu, więc no to jest taka naprawdę dawka spora. Trudno się dziwić, że nie wszyscy wytrzymali i no, były osoby, które wyszły, prawda, do sali obok. Proszę państwa, muszę podziękować serdecznie całemu zespołowi, który przygotował tegoroczne seminarium. Muszę państwu powiedzieć, że przygotowania zaczynamy w maju, żeby teraz w lutym odbyło się to spotkanie, my zaczynamy to po prostu w maju. W tym roku sytuacja była po prostu szczególna.
Dokumenty były przygotowane we wrześniu, natomiast decyzja o tym, że odbędzie się to seminarium, zapadła w grudniu. Z hotelem sytuacja była bardzo napięta i do głowy przychodziła taka myśl, że chyba nie da rady. Udało się i liczę na to, że w kolejnych latach również będzie się udawać, ponieważ ten rok był rokiem szczególnym. To jest rok różnego typu przemian, różnego typu zmian, które postępują na uczelniach, w szkolnictwie wyższym. Myślę, że w roku następnym będzie luźniej, będzie lepiej, będzie szybciej, będzie łatwiej. Proszę Państwa, witali Państwa na dole w recepcji, witał Państwa zespół. Pani Abramczyk Angelika, Pani Weronika Rusak i Pani Monika Małkowska. Kierowane przez Pawła Banaszczyka, naszego kolegę i pracownika katedry. Salą obok, tą wystawą ekspozycyjną, zajmowała się i czuwała nad nią Pani Elżbieta Chaponiuk. Tutaj, bez Józka Warechowskiego, byśmy na pewno nie dali rady. Także serdeczne podziękowania. Pomagał mu Waldek Ściński, obok tutaj siedzący i zawsze na miejscu. Sekretarzem seminarium oczywiście Fabian Dajnowiec. Dwie osoby, których dzisiaj tutaj nie ma, a które nam pomagały w Olsztynie, to Pani Marianna Brzozowska i Pani Malwina Banaszczyk. No i ja również, Jan Manowski. Dziękuję Państwu serdecznie. Chciałbym Państwu życzyć dobrej zabawy. Chciałbym Państwu życzyć udanego, spokojnego powrotu do domu i żebyśmy się spotkali w roku przyszłym. Dziękuję. Do widzenia.